Wiele spraw nurtujących mieszkańców zgłosili podczas sesji suwalscy radni. Adam Ołowniuk wyraził swoje obawy, że suwalskiej ciepłowni może zabraknąć węgla. Teraz go nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie, mówił. Kaloryfery jego zdaniem mogą być w nadchodzącym sezonie grzewczym chłodniejsze. Inne miasta rozważają scenariusze generujące oszczędności. Czy Suwałki mają jakiś plan na jesień i zimę? Pytał. Inną kwestią, którą zgłosił, było przeniesienie ścieżki rowerowej wiodącej wzdłuż ulicy Mickiewicza w stronę Bokoła Rzepskiej. Ponieważ rowerzyści i kierujący hulajnogami często popadają w konflikty z kierowcami wyjeżdżającymi między innymi z położonej na Mickiewicza hurtowni, radny zaproponował, by ścieżkę przenieść na drugą stronę ulicy. Kolejny radny, Zbigniew Demezer, zaproponował, by wzorem wieloletniego planu napraw i budowy ulic stworzyć taki rodzaj harmonogramu dla miejskich placów zabaw, które jego zdaniem są po prostu zaniedbane. Kamil Lauryn złączał nas z Suwałki, wspomniał o dwóch sprawach. Pierwsza to ustanowienie strefy płatnego parkowania na ulicy Hammerschmidta. Mieszkańcy wręcz błagają o strefę płatnego parkowania, mówił. Nie mają gdzie stawiać swoich aut, bo wszystko jest nieustannie zajęte. Podobne problemy mają turyści zmierzający do Centrum Informacji Turystycznej, znajdującego się w tzw. muszli koncertowej. Druga jego uwaga dotyczyła zasad funkcjonowania całodobowej apteki, która jako jedyna jest dostępna w suwalskim szpitalu. W niej również można zaopatrzyć się w medykamenty w dni wolne od pracy. Zasady, jakie obowiązują w godzinach nocnych i w wolne od pracy dni, czynią aptekę nieużyteczną. Zaproponował, by zadania tego punktu przejęła apteka na Kościuszki.